Robert, wiesz, zastanawiałem się ostatnio nad twoją książką i trochę mi się to wszystko, kurde, nie podoba. Masz tytuł Przestań wreszcie sprzedawać, książka ma kilkaset stron, mówisz o sprzedaży. Potem, a ten podtytuł to już w ogóle jakiś dramat, tam masz sytuację, w której mówisz, przypomnij mi jakby cytat, bo być może ja się... Jak rozwinąć każdy biznes, zmieniając tylko jedną rzecz. Tak, i piszesz o tej jednej rzeczy, nie pisząc o sprzedaży i nie pisząc o tej jednej rzeczy przez kilkaset stron, to przecież nie ma sensu. Odkąd się znamy, już parę lat minęło, nigdy nie mówiłeś o tym, że masz jakąś magiczną formułę na coś. Owszem, rozmawialiśmy nawet w podcaście o tym, że jest matematyczna formuła na sprzedaż, ale ona nigdy nie była magiczna. A teraz piszesz o tym, że jest jedna rzecz do zmiany i życie ci się zmieni. To takie trochę, wiesz, bullshit, nie? Powiedz, no słuchaj, co ty żeś tam miał na myśli? Wiesz, mówi się, że książkę się sprzedaje okładką. No więc na okładce jestem ja, jak mogłoby być inaczej. Lepiej by się nie dało. A w książce nie ma nic poza tym, że jest Lorem Ipsum, nie? Przez 360 stron. A jak kupiłeś, to gapa. No, ale wracam. Jakąś lepszą wersję znalazłem, bo Lorem Ipsum nie było. Okay. Ale mówiąc zupełnie szczerze, wiesz, bo ja właśnie, dzięki za to pytanie, bo powiem ci szczerze, że czekałem na to, aż ktoś mi to pytanie zada, ale jeszcze mi tego pytania nie zadał nikt tak po prostu z takiej publiki, która powiedzmy, że mnie nie zna, tak jak ty. No bo sam przyznam, że jakbym przeczytał ten tytuł książki i nie wiedział, co jest w środku, albo nie wiedział, co miałem na myśli, to bym pomyślał, że przyszedł kolejny mądry, który teraz powie: słuchaj, pstryk, jedna rzecz i gitara, nie? Nie, no tak i właśnie, jest. I to dobrze, że teraz będziemy mogli to wyjaśnić. Dobra, więc wracając do tego podtytułu, bo on jest nie mniej ważny niż tytuł. O tym, co to znaczy przestań wreszcie sprzedawać, to nawet chyba robiliśmy odcinek, więc tak sobie jest. Można trochę o tym posłuchać, co to znaczy przestań wreszcie sprzedawać. Zresztą jak ktoś nas ogląda, to już wie. Natomiast ten podtytuł, no on jest trochę podchwytliwy, dlatego że ja wciąż uważam, że naprawdę trzeba zmienić jedną rzecz. Tyle tylko, że ta jedna rzecz jest pewnym fundamentem, który może cię poprowadzić dalej. Tak, musisz zmienić swoje życie. Koniec. Musisz zmienić swoje życie. W tym przypadku musisz zmienić sposób myślenia po prostu. Trzeba zmienić sposób myślenia o sprzedaży. I druga rzecz, która z tego wynika, ale mieści się jakby w tym jednym, przyjąć paradygmat, założenie, że sprzedaż jest cholernie ciężką pracą. I to jest to, co ja chciałem powiedzieć tym podtytułem. No i tu jesteśmy w pewnej kropce, tak? No bo z jednej strony sprzedaż jest powszechnie uważana za, myślę, że nie przekręcę tutaj specjalnie statystyk, jeśli powiem, że to jest za jakieś podzadanie dla podludzi, tak? No bo jak można chodzić, wciskać rzeczy ludziom, przecież ludzie tego nie potrzebują, bo gdyby potrzebowali, to sami by się za to zabrali, kupiliby. No i po co tutaj cała ta zabawa sprzedawców? To jest tylko mydlenie oczu, no nie? A druga kwestia, no to jeśli jeszcze na dodatek mówi, że to jest trudna robota, a przecież to jest szalenie nieatrakcyjne i bardzo niewdzięczna robota. Co chwilę słyszysz: nie, dziękuję, to już jak są ludzie mili, idź pan stąd szybko i nigdy nie wraca. Jest takie staropolskie słowo, które zawiera to wszystko w paru można literkach. Nie trzeba tak bardzo oględnie tego tłumaczyć. Więc wiesz, no co w tym atrakcyjnego? Powiesz komuś: zmień sobie jedną rzecz, zacznij myśleć inaczej i od jutra bądź sprzedawcą i odnoś sukcesy. No i teraz widzisz, to wszystko, co powiedziałeś, to... Okazuje się po tym, co powiedziałeś, każdy do tego posłucha, to jedni się mogą oburzyć, a drudzy sobie pomyślą: kurczę, może ta sprzedaż to wcale nie jest taka robota dla każdego. No bo trochę się utarło, że bycie sprzedawcą, też chyba kiedyś o tym mówiliśmy, ale to do tego wrócę, że bycie sprzedawcą to jest takie zadanie dla każdego, kto nie ma co ze sobą w życiu zrobić. W sumie możesz być architektem, możesz być lekarzem, znam takie przykłady, możesz być inżynierem, możesz być prawnikiem, jakkolwiek, możesz być kimkolwiek, po swoich, nazwijmy to, studiach czy zawodzie wyuczonym, a nagle z jakiegoś powodu zostajesz sprzedawcą. No i teraz wiesz, i zaczynasz się zastanawiać nad tym, czy to dla mnie, czy to nie dla mnie, czujesz się z tym niedobrze, no bo przecież miałeś wyższe aspiracje i tak dalej. Natomiast jak zmienisz sposób myślenia i popatrzysz na sprzedaż w sposób taki, że jest to nie boję się tego słowa użyć, to jest podstawowy, można powiedzieć, że w ogóle może być coś takiego jak podstawowy fundament, bo to chyba jest oksymoron, ale generalnie coś, co jest jedyną najważniejszą rzeczą, bez której czegoś nie ma, to nie ma biznesu bez sprzedaży. Jeżeli popatrzysz na to w ten sposób i zaczniesz traktować tą sprzedaż jako zawód, czy sposób wykonywania pewnych czynności, który ma jakieś swoje określone zasady i w jakiś sposób można go wykonywać lepiej lub gorzej, i będziesz się starał go wykonywać lepiej, to przekonasz się, że trzeba ciężko pracować. I teraz, jeżeli będziesz ciężko pracował i robił pewne rzeczy zgodnie z tym, co inni, którzy już to przeżyli, wiedzą, że to jest skuteczne, a przestaniesz się mamić właśnie tym, że wystarczy, nie wiem, wydać pieniądze na marketing, kupić jakąś usługę, lead generation i tak dalej, bo oczywiście to jest dobre, ale nie chodzi tylko o to, żeby to robić, tylko weźmiesz się ostro do roboty i będziesz pracował w taki sposób, że będziesz wiedział, że to zależy od ciebie, to wtedy ta sprzedaż będzie czymś zupełnie innym, stanie się elementem, nieodzownym elementem prowadzenia każdego biznesu. Ja bym tu wszedł jeszcze troszkę głębiej, bo ciekawą rzecz powiedziałeś w międzyczasie. Jakby zmienisz sposób myślenia i przestaniesz wierzyć w to, że marketing, lead generation i tak dalej, to coś zmieni. Tylko ja bym poszedł, jeszcze się na chwilkę tu zatrzymał, bo wydaje mi się, że przede wszystkim musimy zmienić spojrzenie na sprzedaż, że to nie jest nic złego, że my coś próbujemy sprzedać, tak? No bo jak mówisz, jeśli wykorzystasz lead generation czy marketing, no to też są jakieś triki i sztuczki magiczne, które spowodują, że komuś coś wciśniesz. A mi bardzo zależy na tym, abyśmy się troszkę oderwali od tego, że my coś wciskamy, nie? No bo mamy teraz rynek taki, jaki mamy, wszystkiego w zasadzie jest w bród. Ciężko powiedzieć, aby ten nasz klient, konsument, czy jakkolwiek go nazwiemy, miał pełną świadomość wszystkiego, co się wiąże z dokonaniem wyboru, tak? A zbyt duży wybór, jak wiemy, też ten wybór, tak naprawdę podjęcie decyzji, był taki wiersz kiedyś. Blokuje. Tak. Możesz zacytować. Osiołkowi żłoby dano. Tak jest. I tak dalej. Tak jest. A słuchajcie, ostatnio słuchałem odcinku Małej Wielkiej Firmy z Miłoszem Brzezińskim i on właśnie podawał dokładnie ten przykład, o którym ty mówisz, osiołek z jednej, z drugiej strony, i gdyby nie to, że my mamy jakiekolwiek emocje, to czysto racjonalnie ciężko takiego wyboru dokonać i moglibyśmy faktycznie zdechnąć z głodu pomiędzy dwoma talerzami pełnymi jedzenia. Zdarza się. A także to jest taka ciekawostka, ponoć nawet kiedyś jakieś badania były na ten temat robione, teraz już nie można, bo są nieetyczne. W każdym razie, jakby idąc do brzegu z tym tematem sprzedażowym, musimy sobie przede wszystkim zdać tego sprawę, że bycie sprzedawcą to nie jest jakieś podzadanie dla tych, którym w życiu nie wyszło. Tak na dobrą sprawę każdy z nas na co dzień tym sprzedawcą jest, a klienci w biznesie jednak skądś się muszą brać. No i to, że my jesteśmy, tak jak mówiłeś, lekarzem, prawnikiem, architektem czy kimkolwiek innym i jeśli zajmujemy się tą naszą robotą merytoryczną, to wcale nie jest ani lepsze, ani gorsze niż praca tej osoby, która nam tego klienta po prostu przyprowadzi. No nie jest, ale z jakiegoś powodu tak to się poukładało, nazwijmy to stereotypowo, i to też zresztą opisuję w książce, być może ma to mocne zakorzenienie w naszej historii, że bycie sprzedawcą traktowane jest jako coś takiego pośredniego. Ja pamiętam, kiedyś byłem na jakiejś takiej imprezie rodzinnej i jakaś ciocia taka, którą widziałem pierwszy raz od 20 lat, zapytała mnie, co ja robię. Ja wtedy pracowałem w korporacji, no i mówię, że tam, no i próbowałem jej tym takim językiem tutaj opowiedzieć, co ja robię, tu się zajmuję, klienci, a ona, aha, to znaczy jesteś handlowcem. Ja mówię, no w sumie tak, ale ja wtedy, nie wiem czemu, poczułem jakąś taką zadrę, nie? Kurczę, jak to? Przecież ja tyle rzeczy mądrych robię. Tu wprowadzam produkty, tutaj ludzi ściągam. Jestem tutaj biznes deweloperem, a nie... Tak, a tutaj zostało to sprowadzone. No i wiesz, i to nie o to chodzi, że to słowo mnie ubodło. To absolutnie, bo ona mogła użyć słowa sprzedawca, handlowiec, jakkolwiek, komiwojażer, ale chodzi o to, jak ona to powiedziała. To była sprzedawca. To było... Dokładnie o to chodzi, nie? No i teraz wiesz, mi się wydaje, że to wciąż w nas wszystkich pokutuje i dlatego tą książkę napisałem, między innymi, dlatego dałem taki podtytuł, bo to jest moja misja i wizja, jak to się mówi, tak? Ja bym bardzo chciał, żeby kiedyś w przyszłości słowo sprzedawca czy człowiek, który się zajmuje tym zawodem, był traktowany jako ktoś, kto jest po pierwsze ważny, a po drugie robi coś ważnego i robi coś dobrego. Wiesz co, ale... Czyli odwrócenie tych rzeczy, o których powiedziałeś wcześniej. To ja ci wejdę jeszcze raz w słowo, bo tak naprawdę świat pokazuje, że to jest cholernie ważne, bo weźmy sobie czy pracownię architektoniczną, czy kancelarię prawną. Wchodzi tam na początek prawnik lub inny architekt po studiach i jego wizją jest no właśnie robienie świetnych umów, wygrywanie spraw w sądzie, czy projektowanie niesamowitych budynków i tak dalej, ale na koniec dnia kto z tych ludzi z organizacji awansuje na stanowisko wspólnika i jakie ma obowiązki? No ten, sorry, który najwięcej biznesu przyniesie. To jest przyniesienie nowych klientów, a nie rysowanie dobrych obrazków, tak? Dokładnie. To jest chodzenie na obiady, które tak pomstują ci młodsi pracownicy. No nie? No, ale to dzięki takiemu chodzeniu na obiady tak naprawdę ci młodsi pracownicy mają co robić. No i wiesz, i teraz powiedziałeś o modelu właścicielskim. Mhm. To jest trochę łatwiejsze, bo wtedy trochę naturalnie ten przedsiębiorca staje się sprzedawcą, no bo ma te pewne predyspozycje do tego, żeby tym sprzedawcą być, a trochę inaczej z osobami, które pracują na stanowisku sprzedawców. I teraz ja też do nich to mówię, bo do właścicieli to prosta sprawa, nie? Słuchaj, albo chcesz, żeby twój biznes się kręcił i się nauczysz robić to skutecznie, albo nie. Natomiast do kogoś, kto jest na etacie, to tu przede wszystkim trzeba mówić, żeby zmienić sposób myślenia o samym sobie, o tym, co się robi, o tym, jak to jest ważne i o tym, że nie jest istotne, jaki produkt masz, czy jaką usługę masz i co chce kupić twój klient, czy chce kupić usługę X, czy produkt X. To w ogóle nie jest ważne. Ważne jest to, dlaczego on chce to kupić, albo po co on chce to kupić. I teraz... To jest znowu element zmiany sposobu myślenia. Jeżeli nastawimy się na to, że nie to, co my mamy jest ważne, tylko dlaczego w ogóle albo po co ten ktoś chce coś wykorzystać, to ci się otwierają oceany do rozważań, do dyskusji z klientem, do rozmów i tak dalej. To jest taka, to właśnie to jest ta jedna rzecz, nie? Dlatego piszę o tym, że wystarczy zmienić jedną rzecz, ale ta jedna rzecz pociąga za sobą masę różnych rzeczy, które wymagają od ciebie ciężkiej roboty. Starczy na dzisiaj, bo myślę, że to jest dobre zdanie zamykające. No niestety nie ma tutaj, drodzy Państwo, prostych trików. Ta jedna rzecz to jest po prostu zmiana sposobu myślenia, sposobu pracy, no i w ogóle podejścia do całego sposobu sprzedawania. A resztę można się dowiedzieć czy z mojej książki, czy z innych książek, czy po prostu ze swoich doświadczeń. Ale chyba warto zacząć po prostu. Warto zacząć myśleć i nie pomstować na to, że trzeba pracować jako sprzedawca. Dokładnie. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Cześć. Na razie.